Cześć, Blandersi. Witajcie wieczorową porą, późną, nie wieczorową, nocną porą. Gram sobie takie spokojne gry na Liches. Takie na zasypianie. W zasadzie to chciałbym zrobić z tego serię na żywo, live. Tylko boję się, znaczy boję się, może się nie boję nawet, bo jest mi to prawdopodobnie nawet na rękę, że tego będzie, nikt tego nie będzie oglądał, albo będzie mało kto to oglądał. Ale może jest ktoś z was też, kto nie śpi o takich godzinach dziwnych. Typu w tym momencie jest 2:32 w nocy. I może byście wpadali na takie streamy, kto to wie. W każdym razie dzisiaj robię taką próbę, bo nie gram na Lichesie praktycznie. I chciałem tak zobaczyć. Znaczy grałem trochę na Lichesie, ale bardzo mało. Chciałem się oswoić tak z tym interfejsem, żeby zanim zacznę robić jakieś ruchy w kierunku odpalenia tego live'a nocnego, to chciałbym się przynajmniej nauczyć, jak to tutaj wszystko funkcjonuje na tym Liches. W ogóle ja to wbiłem, teraz już mam znowu prowizorycznie mi to ustawił, ale to wbiłem na Lichesie 1703 rankingu. Rapidnie. Dosyć to jest zabawne. Ale jak zacznę grać rankingowe gry, to mi to spadnie, także na pewno to jest... się co martwić, że mam taki wysoki ranking. Słuchaj, mam dużo czasu tutaj na namysł. Co by tu zrobić? Tylko dalej. Tędy? W sumie to taki sprawdzian, bo gram teraz z zawodnikiem, który ma 1705 rankingu. Nie zobaczymy. Coś. Ewentualnie tu, ale tam tu wbija się Batmanem. Ale jakby ten pionek mi to utłukł, to bym tutaj mógł wejść. Dobra, ja zaryzykuję to. Teraz tam hetman broni. Ten goniec też brał, tak. Hmm.
go wpuściłem. Nie, no w ogóle zamieszałem tą pozycję niesamowicie i ja raczej stoję tutaj gorzej. Tak, mogę to blokować, a potem hetmana tu przeprowadzić jakoś. Szada, może trzeba zrobić. Z tej strony niebezpiecznie, on może to ma przepchnąć. Wymienił te wieże. Słabo mi się to opłaca. Wolę nie wymienić. To było dobra. Mogłem stracić tu hetmana.
tego nie zablokował. Nie no, piona ma do przodu cały czas. Raczej słabo widzę to. Na remis może to trzeba iść po prostu. Bo co? Nic tu nie mogę mu zrobić. On mi też niewiele może zrobić. Taka trochę patowa sytuacja. Chyba, że się tędy przebijać. Poświęcić gońca. Jest to jakaś opcja. Muszę sprawić. No mogłem to zrobić inaczej trochę. Dobra, ja to biję. On to bije. To na remis wygląda. To może nie może tak pchać. Tu. On przechodzi tu. No chyba, że tak. Ale łapie mi tego pionka. To spróbuję jeszcze tak. Jak on przejdzie, ja się cofnę i mam nadzieję, że on tu wejdzie królem. Wtedy poświęcę gońca i idę do przodu. Jak wejdzie królem, święcę gońca.
Dobra, dalej jest remis, bo ja tu nie wpuszczę go tędy. Pisałem, że to wygląda troszkę jak... Remis. Nie widać tutaj całego, nie? Ale widzicie, bo w tamtym widoku nie było widać, z kim ja gram. No i mam remis. Przy okazji zobaczę, jak tutaj te analizy działają na liczesie. Stockfish 16. Czeskom chyba masz 15. 15.1. Ale to żadna różnica dla mnie w sumie. Wiecie co, widać tu coś? Słabo widać. Nie przygotowałem widoków do tego. Coś tam widać. Coś tam widać. Ja przeszkadzam. Jakbym siebie wyłączył. Wyliczyło, że ja miałem 83% dokładności, tak? On miał też 83. Dwa blondary strzeliłem. Blondery. Aha, to był blunder, bo tracę skoczka, tak? No dobra, no nie wiem, pogorszyło to moją sytuację. W każdym razie myślałem, że to będzie dobre. To nie było dobre. I... drugi blunder. Drugi blunder był tutaj. Ruch tym królem. No ale to co? By się ten ruszył, no to ja to biję i co? Nie bardzo rozumiem, dlaczego to jest blunder. Jest to coś takiego, jak żeby mi pokazał te ruchy. Na czeską pokazuje, że... No dobra, no czekajcie. O, idzie tu, ja idę tu. I co? Nie, nie kumam. Będę musiał się chyba najpierw nauczyć tych analiz tutaj, o co tu chodzi. No dobra. W każdym razie taki mam plan, żeby odpalić taką, takiego live'a nocnego. Ale czy tego
dojdzie do skutku, to nie wiem. Tymczasem trzymajcie się. Fajnie mi się udało zremisować z gościem 1705. Co prawda liczesowym, ale... Ale to tak fajnie, nie? Takie rankingi. Szkoda, że na czeską takiego nie ma. Dobra, dzięki, trzymajcie się, cześć.